Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie Punkt Widzenia. A dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o sporcie. Na początek krótkie przypomnienie, kiedy żużlowcy Betardu Sparty Wrocław awansowali do play-off PGE Ekstraligi, w związku z remontem Stadionu Olimpijskiego swoje mecze musieli rozgrywać w Częstochowie. I jeszcze jeden wątek na początek, bowiem dziś przed nami w ramach kolejnej kolejki Ekstraklasy Śląsk Wrocław podejmie u siebie na stadionie Piast Gliwice. Ten mecz jest określany jako mecz kolejki, no ale to wcale nie oznacza, że frekwencja będzie przynajmniej zbliżona do tej, jaką widzimy na stadionie Lecha Poznań. Tutaj również pojawia się pytanie, jaki jest nasz wrocławski sport, na jakim jest poziomie i również w którym kierunku zmierzamy jako cały region. No a na te pytanie będzie starał się odpowiadać mój dzisiejszy gość, a jest nim pan Łukasz Ciona, dziennikarz portalu Sportowy Wrocław EU. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie Łukaszu, wywołałem dwa tematy sportowo niepowiązane, bo mówimy oczywiście o żużlu i o naszym Śląsku Wrocław. To może na początek ten żużel. Proszę mi powiedzieć, jak sytuacja wygląda w zespole na chwilę obecną, bo Państwo to bardzo mocno śledzicie, jesteście cały czas z nimi. Czy te wyjazdy rzeczywiście mają wpływ na sam poziom jazdy? Na sam poziom jazdy wydaje mi się, że nie. To jest znakomity sezon Betardu Sparty Wrocław. Drugie miejsce, które jest już pewne, bo przecież jesteśmy w finale, aczkolwiek wszyscy marzymy o Mistrzostwie Polski. Będzie o to trudno, bo pierwszy mecz był przegrany dosyć wyraźnie, 49-49 punktami, ale mimo wszystko w zespole panuje dobra atmosfera. Znakomita sprawa, bo nikt nie liczył na miejsce numer dwa, na miejsce na podium. Gdzieś tam po cichu marzyło się oczywiście o dobrych playoffach, o dobrej jeździe. Natomiast to jest absolutnie zaskoczenie in plus. Także tutaj ten wpływ, że oni muszą jeździć do tej Częstochowy na mecze, że kibice nie mogą jeździć, nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Nie ma co tutaj narzekać, bo wreszcie doczekaliśmy się tego remontu Stadionu Olimpijskiego. Długo wyczekiwanego. Przecież tyle lat już służył i rzeczywiście robił się powolutku skansenem, chociaż rzeczywiście ma to wszystko swoją piękną tradycję. Każde krzesełko ma tam swoją wymowę. Niemniej warto remontować sportowe obiekty, także naprawdę tutaj trzeba poczekać i mam wielką nadzieję tylko, że ten termin zostanie dotrzymany. Mowa o przyszłym roku, o ile się nie mylę, że Stadion Olimpijski zostanie oddany do użytku. No będzie to ważna arena, nie tylko patrząc na Igrzyska Sportów Nieolimpijskich w 2017 roku, które nas czekają, ale w ogóle, jeżeli idzie o życie sportowe wrocławian. Przypomnijmy, najbliższy mecz Betardu 27 września. Walczymy oczywiście z Fogą Unią Leszno. Wywołał pan teraz temat World Games 2017. Sportowo, a także PR-owo dla samego Wrocławia i dla sportowców tutaj to wyjątkowe przedsięwzięcie i wydarzenie. Wiemy, że 3,5 tysiąca zawodników pojawi się właśnie tutaj u nas w mieście. Żużel również został, prawda, przez władze wybrany jako jedna z dyscyplin. Panowie, zanim zostały ogłoszone te dyscypliny, które pojawią się we Wrocławiu redakcyjnie, rozmawialiście na ten temat, co warto by było zobaczyć, czy do was może jakieś głosy dochodziły? Tak, od kibiców czy samych sportowców? Od kibiców i od sportowców. No, mnóstwo sportowców lobowało ze swoimi dyscyplinami, natomiast jeżeli idzie o żużel, to ja tutaj nie miałem wątpliwości. Ogromne tradycje, rzesze wiernych fanów, więc absolutnie, no co mamy pokazać, jeżeli nie żużel? Tak nam się wydawało w gronie redakcyjnym, ale też i w gronie dziennikarzy sportowych wrocławskich, że musimy światu ten żużel pokazać. Było sporo wątpliwości co do samej organizacji Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. Czy one są potrzebne Wrocławiowi, czy rzeczywiście to są te sporty popularne, czy rzeczywiście ma to jakieś znaczenie. Ja przyznam się szczerze, wcześniej nie wiedziałem nic na temat sportów nieolimpijskich, nie wiedziałem w ogóle, że jest taka impreza, więc powiedzmy, miałem gdzieś tam wątpliwości, ale tak naprawdę, kiedy się przyjrzymy na to z boku, to przecież zostaną obiekty, zostaną... Cała infrastruktura. Tak, oczywiście. Cała infrastruktura, także to jest tak naprawdę najważniejsze, by warto stawiać sobie wysokie cele i tutaj zgadzam się z prezydentem Dudkiewiczem i z Radą Miasta, czy też z rajcami miejskimi, że jednak Wrocław zasługuje na duże imprezy. Oczywiście to sporo kosztuje, oczywiście jest mnóstwo tutaj wyzwań po drodze, no ale jednak musimy się gdzieś pokazywać na arenie międzynarodowej, co nie znaczy, że należy gdzieś zaniedbywać pozostałe elementy miejskie, ławki,
szkoły. To wszystko jest też bardzo ważne, kanalizacja. Ale z drugiej strony, no człowiek też czymś żyje oprócz, prawda? Więc możemy ze wszystkiego zrezygnować, no ale gdybyśmy na przykład nie starali się o organizację Euro 2012 we Wrocławiu, no to nie byłoby tego naszego pięknego stadionu miejskiego we Wrocławiu, na którym się Państwa studio znajduje. Także to zostaje i to służy, ale pytanie, jak służy i co zrobić, żeby dobrze służyło? To jest już druga kwestia, bardzo często we Wrocławiu nierozwiązana. Za chwilkę powrócimy do stadionu Wrocław i do samego Śląska również, tak, jeżeli chodzi o WKS. Natomiast tutaj również warto przypomnieć, no, Pańskie zdanie oczywiście zostało podzielone, jeżeli chodzi o nasze wrocławskie referendum, bo tam także, przypomnę Państwu, pojawił się temat związany z World Games, czy w ogóle tego typu przedsięwzięcia, tak bardzo kosztowne dla naszego budżetu, mają prawo się pojawiać w przyszłości. Wrocławianie, pomimo małej frekwencji, zaznaczmy, wyrazili jednoznacznie, tak, że tak, że tak. World Games to jeszcze jedno wydarzenie, które nam towarzyszyło, czyli futbol amerykański. Mamy nasze wrocławskie Pantery. Chłopaki dobrze sobie radzą, choć finał przegrany. Ja, tak, też ja warto przypomnieć tą ścieżkę, bo oni tam wszystko wygrywali, prawda? Tak, uzupełnię. Jeszcze powstała druga drużyna, Wrocław Outlaws, więc to jest niesamowite, jak rozwija się akurat futbol amerykański, ale nie zapominajmy, że jest jeszcze baseball, KSB Wrocław, mnóstwo innych dyscyplin, lacrosse. Także naprawdę ja podziwiam tych pasjonatów, którzy budują nowe sporty od zera. Właśnie, panie Łukaszu, bo to jest tak, że to trafiło na świetnych ludzi, czy to fenomen sportów amerykańskich? To trafiło na świetnych ludzi. Jednak mimo wszystko uważam, że czy Kuba Głogowski w Panterach wrocławskich, czy Piotrek Duszenko w KSB Wrocław w baseballu, to są fantastyczni organizatorzy, którzy naprawdę potrafią jeszcze zrobić bardzo dobry PR wokół tych dyscyplin, wokół własnych drużyn i naprawdę chwała im za to. To nie jest tak, że to są jakieś super magiczne dyscypliny, bo nie ma co ukrywać, że mnie na przykład rozpalają bardziej tradycyjne dyscypliny, tak, tak, ale to, co oni robią i to, jak pokazują te mecze, te dyscypliny, to w jaki sposób obudowują to wszystko marketingowo, to naprawdę czapki z głów i nie ma przypadku, że Wrocław gdzieś walczy o to miano stolicy sportów amerykańskich w Polsce w ogóle. Faktem jest, że finał był przegrany, być może Pantery były zbyt pewne siebie. Gdzieś tam o tym się mówi w kuluarach, że zawodnicy, czy działacze klubu, czy my, środowisko sportowe mówi, że już trochę się koronowali przed spotkaniem i to niestety za to... Sami zawodnicy, panie Łukaszu, to przyznają. Tak, przyznają, że byli zbyt pewni siebie. Oni wygrali bardzo wysoko w sezonie zasadniczym z Gdynią, przeciwnikami, tak, zespołem z Gdyni, więc no, czasami ta pewność siebie gubi sportowców, ale niemniej naprawdę warto tutaj zaznaczyć, że robią świetną robotę, no ale kłócą się z kolei ze środowiskiem piłkarskim o obiekty, o posiadanie tych obiektów, no bo to jest wielka pięta Achillesowa, więc tutaj taki kamyczek, że jednak z tym jest największy problem tak naprawdę. Wszyscy chcą grać, ale za bardzo nie mają gdzie. Jestem zaskoczony tym, że powiedział pan, że tam dochodzi do tarć, to znaczy, że jest tam jakiś konflikt na linii, bo chciałem zapytać o to, czy właśnie Śląsk, nasz Wrocław tutaj, WKS może się uczyć, jeżeli chodzi o tą stronę PR-ową od Narodowej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Absolutnie tak. Może się także uczyć otwartości na media, otwartości na taką współpracę z dziennikarzami, z ludźmi sportu. Pantery starają się właśnie, żeby futbol był sprawą wszystkich, więc otwierają się na różne środowiska, mają bardzo ciekawe inicjatywy, łącznie z tym, że porównajmy dwie produkcje nawet muzyczne, czyli hymn Śląska Wrocław i hymn Panter, który jest naprawdę fajny, nagrany przez amerykańskich raperów, brzmi. Natomiast no, hymn Śląska Wrocław najnowszy był generalnie bardzo słabo przyjęty w środowisku. Brzmiał bardzo słabo. Niektórzy używali takiego określenia, że po prostu jak pijany organista, czy chór pijanych organistów, więc naprawdę jakby mam wrażenie, że Śląsk Wrocław marketingowo bardzo wiele się stara, ale to są gdzieś starania w próżnię, gdzieś nie w tę stronę idą. Dlatego absolutnie dobrze, że pan to poruszył. Warto wziąć przykład z Panter
jak to robią, w jaki sposób zapełniają swoje trybuny, bo naprawdę bardzo dużo osób pojawia się na meczach i tutaj absolutnie nie ma dwóch zdań, że to marketingowo, podobnie jak Ślęza Wrocław. To są też fajne przykłady, gdzie buduje się tą tożsamość klubu, tą więź z klubem. Także to są dwa fajne przykłady marketingowe, które pan powiedział, poruszył. Powiedzmy proszę panie Łukaszu jednak o tym, jak wygląda poziom gry samych piłkarzy w Śląsku Wrocław, no bo gramy i graliśmy w kratkę, to znaczy potrafimy nieraz z wyjazdu przywieźć 3 punkty po 3 strzelonych bramkach, a tutaj na własnym stadionie naprawdę się męczymy, no i taki też jest odbiór, prawda? Publika nieraz wychodzi zniesmaczona, ten poziom nie jest taki jak widzimy to. Zgadza się. No w ogóle mamy problem z poziomem ekstraklasy. Mecze toczą się w zbyt wolnym tempie. Zdecydowanie mało zawodników ma na tyle duże umiejętności indywidualne, żeby zachwycić driblingiem, zachwycić jakąś piękną akcją, odjazdem. Ale ja sportowo akurat drużyny Śląska Wrocław, podkreślam jeszcze raz, sportowo bardzo bym się nie czepiał, dlatego że tak krawiec kraje, jak mu materiał ustaje. Trener Pawłowski zawsze to zaznaczał. Na początku sezonu nie miał nikogo na ławce, to znaczy nie miał takich zmienników, jakich by chciał. Dlatego trener robi co może, tak naprawdę. Z tych piłkarzy, których ma, stara się wycisnąć wszystko. Fajny ruch ze ściągnięciem Kamila Bilińskiego, który jest gdzieś tutaj kojarzony z Wrocławiem. Mocno osadzony. Tak, jest mocno osadzony i to jest na pewno ruch w dobrą stronę. No natomiast on wszystkiego nie przeskoczy. To nawet jeżeli by przyszedł Mourinho, albo Arsene Wenger, albo ktokolwiek inny, to przy pewnym materiale ludzkim nie uzyska się doskonałej gry. My często porównujemy polską ekstraklasę do lig najmocniejszych, do Bundesligi, do Premier League czy do Premiera Division. To chyba błąd, prawda? Absolutny błąd, dlatego że tam piłkarze już od małego są szkoleni zupełnie inaczej. To są ligi, w których piłkarze przypominają naprawdę znakomicie dobrze naoliwione cyberroboty, które są wyszkolone w doskonałych warunkach. Biegają na zupełnie innej wydolności, więc to jakby naprawdę porównania są nieuprawnione tutaj w tym momencie. Musimy trochę patrzeć na siebie, porównywać się z ligą czeską, słowacką. To są gdzieś ligi podobne do naszej, no ale niestety. Wszyscy mamy w domu, albo 90% ma małe pudełko niebieskie, w których może przełączyć się na ligę zagraniczną. I stąd jest ten dysonans poznawczy, że tak powiem. To troszkę brzmi jak zamknięte koło, prawda? No zgadza się, dlatego bardzo dużo robi Polski Związek Piłki Nożnej w tym, żeby zmienić ten system szkolenia, żeby Akademia Młodych Orłów, naprawdę dużo się dzieje w tej kwestii, ale na efekty w lidze będziemy musieli trochę poczekać. I tu jest największa rola marketingowców tak naprawdę, dlatego że kiedy poziom nie jest najlepszy, to trzeba to wszystko przykryć otoczką. Albo jak mówił Adam Matysek u nas w programie Piłka na Okrągło, otoką. W Niemczech jest to bardzo, bardzo ważne, gdzie mecz jest świętem. Nie tylko sam mecz 90 minut, ale także to, co się dzieje przed, to, co się dzieje po. Tutaj bardzo dużo kuleje, tu jest bardzo wiele do zrobienia. Nie ma mody na Śląsk Wrocław, w związku z tym nie chodzą kibice. I to są podstawowe problemy. Jak zrobić tę modę? No to są lata pracy. Na pewno nie tak jak w tej chwili. Natomiast śmiało możemy powiedzieć, że dobrze się dzieje we wrocławskiej koszykówce. Tak. Może na początek wrocławska Ślęza, którą pan również wywołał. Przed nami rozgrywki Tauron Basket Ligi. Tutaj dziewczyny dobrze współpracują ze Śląskiem Wrocław. Ja już nawet teraz mam przed oczami ten kalendarz, który pojawił się na bieżący rok. Tam również bardzo fajne zdjęcia zawodniczek tak. I naszych zawodników. Miło wspominamy również Sebastiany Mile. No ale powiedzmy z tą naszą koszykówką kobiecą. Naprawdę jest dobrze? Tak. Uważam, że to jest absolutnie klub wart naśladowania w każdej mierze. Ślęza buduje swoją tożsamość. Buduje na społeczności akademickiej, ale nie tylko. Bardzo dba o swoich weteranów i weteranki. Są zapraszani na mecze, chodzą na te spotkania, identyfikują się z tym zespołem, który teraz powstał. Przypomnę, bardzo mocnym zespołem, do którego dołączyła Szarni, Zol, Kasia Krężel, Czej Szegok. Znakomite koszykarki, które naprawdę podniosły poziom. Jest oczywiście nasza gwiazda tutaj od lat, Agnieszka Śnieżek, i bardzo młode, utalentowane zawodniczki jak Zosia Sklepowicz. Także naprawdę powstał fantastyczny konglomerat. Bardzo fajna drużyna z bardzo charyzmatycznym trenerem Algirdasem Pawlauskasem. I jeszcze, jeżeli do tego dołożymy bardzo dobrą medialną otoczkę właśnie, to ten zespół
wydaje mi się być wzorem na razie, jeżeli idzie o budowanie tej tożsamości, o zapełnianie trybun. Przecież na inaugurację właśnie Ekstraligi Kobiet było, no były pełne trybuny na hali na Paderewskiego, co prawda starej i zaniedbanej, i tu jest też taki kamyszek do ogródka, że warto cały czas walczyć o te nowe hale, warto walczyć o nowe obiekty, bo to jest taka pięta Achillesowa, która nam wszystkim w środowisku sportowym przeszkadza we Wrocławiu, no ale robią naprawdę doskonałą robotę. I tutaj nie zdziwiłbym się, jeżeli to się skończy medalem, a być może nawet i walką w finale właśnie Ekstraligi Kobiet. Bardzo dobry prognostyk. Tak, myślę, że również, jestem optymistą, więc... Myślę, że również przed smakiem do tego, co powiedzieliśmy, będzie, drodzy Państwo, takie zaproszenie z naszej strony, nieoficjalne, do hali Orbita, bowiem już jutro rozpoczynamy we Wrocławiu międzynarodowy turniej o Puchar Mieczysława Łopatki. Będzie nasz wicemistrz Polski, czyli nasza lokalna drużyna, ale również z tego, co wiemy i jak wygląda Państwa zaproszenie na portalu Sportowy Wrocław, przyjadzie do nas mistrz Ukrainy i wicemistrz Czech. Tak, dwa dni dobrej zabawy, może tak. Dokładnie. Bardzo silnie i dobrze obsadzony turniej. Myślę, że doskonały sprawdzian przed koszykarzami Śląska Wrocław. No cóż, tutaj z kolei, jeżeli idzie o koszykówkę męską, wszyscy marzą o powrocie do połowy lat 90., kiedy ta koszykówka rzeczywiście była sportem numerem jeden. Gdzieś Śląsk Piłkarski wówczas bardzo dołował. Wtedy porządny sponsor, piękne nazwiska. Wszyscy marzymy o tych momentach, gdzie była atmosfera we Wrocławiu przypominająca mecze NBA, gdzie grały znakomite gwiazdy. Teraz jest z tym trochę gorzej, gdzieś nam bliżej do przeciętności, jeżeli idzie o koszykówkę męską we Wrocławiu, ale o tej reaktywacji, panie Łukaszu, dużo się mówiło ostatnimi czasy. Zgadza się, dlatego ja... To znaczy, że jest ona możliwa, prawda? Jest, o takich kategoriach rozmawiamy. Do tego wydaje mi się, żeby była taka popularność koszykówki, potrzebny jest sukces kadry. A niestety... No, z tym sam Gortat nam tego nie wywalczy. Sam Gortat nie wywalczy. Myślę, że tutaj no, gdyby kadra na Mistrzostwach Europy dotarła gdzieś w okolicy ćwierćfinału, być może byłoby łatwiej, ale wydaje mi się, że w tej chwili koszykówce będzie bardzo trudno wrócić na pozycję numer 2 w Polsce. Wiadomo, numer jeden to jest piłka nożna, numer dwa to przede wszystkim siatkówka. Niektórzy powiedzą odwrotnie, że to siatkówka jest w tej chwili numerem jeden. Bardzo w górę poszła piłka ręczna, tak naprawdę patrząc na zainteresowanie. Są skoki narciarskie, są... No i jest nasza lekkoatletyka. Lekkoatletyka po prostu na pierwszym miejscu i zagraniczne o piłkarzach. Tak. Bardzo trudno będzie koszykówce w tej chwili wrócić do sportów głównych, do tych najważniejszych dla Polaków. No ale nie zamykajmy drogi przed żadną z dyscyplin sportu. Za nami również Wrocław Maraton, bo to wywołałem akurat tą dyscyplinę, ponieważ tam się bardzo dużo dzieje, jeżeli chodzi o te oddolne inicjatywy Wrocławia. Gdyby nie zapał przeciętnych mieszkańców, to być może takiego półmaratonu czy całego naszego PKO 33 maratonu byśmy w tym roku nie widzieli. Dokładnie, to znakomita promocja zdrowego trybu życia. Sporo osób narzeka na korki wówczas we Wrocławiu, no ale z drugiej strony trudno by wyobrazić sobie inny termin niż niedziela, kiedy ten ruch rzeczywiście jest najmniejszy. No aczkolwiek no, są takie głosy, mówi się, że ten maraton nie powinien być przeprowadzony przez Wrocław, no ale z drugiej strony gdzie, jeżeli mówimy o Wrocław maratonie. Także na pewno dobra impreza promująca zdrowy tryb życia i może kiedyś doczekamy się, że rodowity wrocławianin wygra tę imprezę, bo na razie, o ile dobrze się orientuję, to Kieliszczycy za każdym razem wygrywają. Tak, również było w tym roku. Tak. Panie Łukaszu, ale ja tylko dlatego powiedziałem o tej oddolnej inicjatywie, ponieważ na koniec naszej rozmowy chciałbym, żeby nam pan pomógł zwrócić nasze oczy, również telewidzów i wrocławian, na którą jest dyscyplinę, o której się nie mówi, ale w której pokładacie Państwo ze strony dziennikarzy sportowych spore nadzieje. I tam widzicie, że może ktoś nie ma szansy właśnie wybicia się na tym naszym lokalnym rynku. Już nie mówię nawet o znalezieniu jakichkolwiek sponsorów, ale widać naprawdę zapał i duży potencjał. Mamy takich ludzi u nas we Wrocławiu? Oczywiście, że mamy takich ludzi. Mamy znakomitych zapaśników młodych, którzy generalnie czekają też cały czas na swoją salę. Mamy ciężarowców wielu zdolnych w Śląsku Wrocław, jeżeli idzie o sekcję podnoszenia ciężarów. Warto pomóc tym dyscyplinom, które są trochę mniej medialne rzeczywiście. Ale z medalami. Ale z medalami, ale z ogromnymi tradycjami i naprawdę ciężarowcy czekają już na tą swoją salę do ćwiczeń, do meczów, gdzie mogliby zapraszać kibiców. Także tutaj warto im pomóc. Jeżeli bym kierował gdzieś uwagę, bo kamery
i media są przy tych innych dyscyplinach, tam ich często nie ma, to właśnie tam. Pomóżmy zapaśnikom, pomóżmy ciężarowcom, warto na nich zwrócić uwagę, fantastyczną pracę robią tam trenerzy i szkoleniowcy, dlatego naprawdę jeszcze raz apeluję o pomoc właśnie tym dwóm dyscyplinom sportu, skądinąd bardzo, bardzo mi bliskim. Wiele dobrego robi wiceprezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Mariusz Jędra, który dwoi się i troi, ściąga duże imprezy, jeżeli idzie o podnoszenie ciężarów do Wrocławia, bo przecież mieliśmy i Mistrzostwa Świata, mieliśmy Mistrzostwa Świata Juniorów, dlatego warto im pomagać i naprawdę tam jest dużo zdolnych ludzi, więc tutaj bym zwrócił uwagę na te dyscypliny. W takim razie kierujemy nasz wzrok na przyszłą rozmowę właśnie w tym kierunku. Dziś bardzo ogólnie o poziomie naszego wrocławskiego podwórka, naszego tutaj lokalnego sportu. Rozmawiałem z dziennikarzem portalu Sportowy Wrocław EU, panem Łukaszem Cichą. Dziękuję państwu. Raz jeszcze dziękuję. Ja już na dziś żegnam się z państwem. Przypomnę, to był program Punkt Widzenia. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro. Do zobaczenia.